u Pani w życiu dużo się dzieje, za Panią debiut w śniadaniówce, pytanie na śniadanie. Jak Pani podsumuje te parę dni? Pytanie na śniadanie to jest fantastyczna przygoda. Mam ogromne szczęście, że mogłam dołączyć w strategicznym momencie, bo właśnie świętujemy 18-lecie programu, do zespołu. Zespół jest cudowny i mówię tutaj zarówno o pozostałych prowadzących, o moim współprowadzącym Maćku Kurzajewskim, ale też o całej redakcji, która jest niesamowicie wspierająca, która dodaje mi takiego poweru i wigoru przed każdym wejściem antenowym. Czuję się zaopiekowana. Gości mamy super. Ludzie, którzy przychodzą, mają wiele do powiedzenia, bardzo mądrzy ludzie, też z doświadczeniem telewizyjnym, bo nie jest to ich debiut w śniadaniówce, więc też czuję takie bezpieczeństwo z ich strony. W ogóle, tak jak powiedziałam, jest to przygoda, ale jest dla mnie też zupełnie inną działką zawodową i mocno rozwijającą. Chociażby dokumentacje, które dostaję przed każdym programem, wiele wnoszą do mojego życia i bardzo się cieszę, że w ogóle mogę to prowadzić, mogę być częścią tego programu. Na Instagramie Pani pisała, że dużo jest pytań odnośnie tego, jak się dogadujecie z Maćkiem i odpowiedziała Pani fotografiami, więc tutaj się zapytam, jak się dogadujecie? Proszę wejść na mojego Instagrama Katarzyna Cichowek i zobaczyć zdjęcia, bo one ilustrują właśnie atmosferę, która panuje na planie i połączenie, nić porozumienia i połączenia między mną a Maćkiem. Maciek jest niebywale wesołym człowiekiem, ma fantastyczne poczucie humoru, jest kulturalny, profesjonalny, opiekuje się mną na planie, więc w ogóle jest mi z nim bardzo, bardzo dobrze i naprawdę dużo się śmiejemy. Drodzy kochani, wszyscy ambitni ludzie, chciałam Was bardzo, bardzo gorąco zachęcić do obserwowania przeambitni.pl i możecie subskrybować tutaj, dokładnie tutaj. Tutaj się bardzo dużo dzieje, różne wywiady, fajne atrakcje i też rozmowy na przykład ze mną. Więc jak macie czas, to oglądajcie i koniecznie tutaj subskrybujcie.